dzień dobry, dzień dobry. Powiem tak, nie sądziłem, że zdążę się odezwać jeszcze z domu. Ale sytuacja wyszła tak, że moja Joanna jeszcze pierze i jeszcze sporo jej zostało. Bo tak wstałem rano, wstawiłem sobie pościel i mówię, a to ona się zdąży wyprać, ja się zdążę kąpać, ogolić i będę mógł lecieć na zakupy. Ale ja tutaj, że tak powiem, zdążyłem się wyprysznicować, ogolić, włosy ogarnąć. A Joanna tam jeszcze daje czadu, więc no cóż ja mogę powiedzieć. No muszę poczekać, aż kobieta zrobi. Znaczy, ona mogłaby sobie tam robić, ja bym wrócił, rozwiesił, ale ci, co tam, że tak powiem, przykładają się bardziej do takich sytuacji domowych, no to wiedzą, że pranie, które tam poleży nawet 20 minut w pralce, to ono jest potem już tak mocno wymiętolone i tak dalej. Więc ja wolę na bieżąco, ona skończy, ja rozwieszę i wtedy na spokojnie będę mógł iść na zakupy i nie będę się musiał martwić, że aha, tam mi się coś gniecie. Nie, nic się nie będzie gniotło, wszystko będzie ok. Więc ja tutaj już dopijam takiego no dość chłodnego kawczana, bo to jest mój poranny kawczan. No mówię, no nie wiedziałem, że się przyjdę przywitać jeszcze w domu, tak? Ale to nic, skoro tam jeszcze Joanna trochę będzie wariowała, taką dłuższą chwilę, to ja w tym czasie sobie zdążę zrobić już kurze tutaj w salonie, w sypialni, a po prostu łazienkę i toaletę to sobie zostawię, nie zamknęłam okna, to sobie zostawię na powrót po zakupach. I tyle, i tyle. W sumie może i nawet lepiej, będę miał po prostu potem mniej do zrobienia. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? No właśnie, więc... Więc tak to, u mnie dzisiaj pochmurno, powiem, że 21 stopni. Znaczy temperatura mi odpowiada, ale jest tak, wiecie, bez słońca, bez niczego. No. Szczerze, to i nawet mi dzisiaj lepiej, że taka pogoda jest. No mam wolne i wiadomo, że pewnie większość by sobie życzyła słońce, ale ja mam dzisiaj taki dzień, że taka pogoda jest idealna. Jest idealna, nie mam ochoty na żadną inną, więc... Więc co ja mogę powiedzieć, no i tak to moje robaczki, nie jadłem śniadania, w ogóle jeszcze głodu nie odczuwam, kawkę dopiję, zrobimy co mamy zrobić, potem jakieś zakupy, no i muszę pomyśleć, czy się wybrać do Action, bo chciałbym tam sobie w Action dwie rzeczy kupić, ale nie chcę o nich na razie mówić, bo nie wiem, czy dojdzie do akcji, że pojadę i kupię, no gdyby było, że jednak kupię, no to wtedy będziecie wiedzieć. No ale skoro teraz sobie ogarnię kurze, potem zostanie mi tylko jakaś tam łazienka, odkurzanie, mycie podłóg, to może bym się skusił na ten taki dłuższy wypad poza chałupę i wszystkie zakupy ogarnął na spokojnie. To jest dylemat, to jest dylemat. No to jest tak, jak człowiek ma jeden dzień wolny i potem musi kombinować. Dobra, zobaczymy, nie? A tymczasem nie przedłużam, zabieram kawczanu swoją i idę robić robotę, a z wami widzę się po prostu za chwilę. A pewnie gdzieś z samochodu. Tak jak wspomniałem, ja już tutaj rofruję. Tak, zaliczyłem właśnie Action, więc jadę teraz na dalszą część zakupów. Mam kawczanu, latte na soi. Żeby nie było. Ale w Action wziąłem, to już teraz wam mogę pokazać, bo i tak zaraz będę to testował. Taki zapach do samochodu w takiej puszce. Wiecie co, że ja tak naprawdę to nigdy w życiu nie korzystałem z takich wynalazków. Naprawdę, jakby... No nie wiem. Możemy otworzyć... O, masz! Co, zamknięte jest jak taka puszka z pasztetem albo puszeczka dla kota. A, to się od dołu daje, żeby nie latało po samochodzie. No dobra, no dobra, no jest to jakieś rozwiązanie. Zaraz zobaczymy, co to jest. Jak to wygląda. No coś tam pachnie. Ale to jest taki dziwny zapach wanilii. Na szczęście to tanie było, więc za dużo nie straciłem. Można powiedzieć prawie nic. No zobaczymy, no. Może to się musi rozruszać? Dobra, damy szansę. Jak to się otwiera? A, tak się otwiera, dobra. Pootwierane. Mogę dać tutaj. I tak zazwyczaj sam jeżdżę. A jak się trafi już raz na ruski rok osoba towarzysząca, to zawsze mogę stąd wyciągnąć, jakby ktoś miał kawkę i wtedy dwa miejsca są, nie? No, także dobra. No to mamy zrobione, zaliczone. Parkingi.
I jedziemy, jedziemy, ruszamy, bo to nie ma co. Biedronkę trzeba zaliczyć, potem jeszcze robota w domu czeka, także na luzie w rozpiętej bluzie, nie? Dobra, to startujemy. Przybyłem na chatę. Także na chacie jestem. Dopiero co zrobiłem kawczana, więc... No. Kosteczki lodu słychać, bo studzi się. Nie jest gorąco, bo temperaturka jest 23 stopnie. Chmury i pada, nie pada, takie coś w tym stylu. Ale duchota straszna. Strasznie jest gorąco, nieprzyjemnie. Więc tak wiecie, byle jak, nie jakby to powiedzieć. Powróciłem na, z zakupów, ale byłem jeszcze na chwilowych gościach u kuzynki. No, mogę wyglądać niezbyt dobrze, bo gdzieś tam czy sierść, czy taki wymemlany, ale pieski się tam na mnie rzuciły, bo mizianko, tak, bo kuzynka ma Yorka i ma Cookie Spaniela, teraz takiego małego szczeniaka. No i te pieski jak przyszły, to takie przytulanie było. No ja nie mogłem się powstrzymać, to jest po prostu jak terapia. To jest jak terapia. Po prostu... I ząbki ostre poczułem malucha. Dawno, że tak powiem, nie bawiłem się ze szczeniakiem i... No odświeżyłem sobie wspomnienia, które mam, bo przecież też nieraz zwierzęta były w domu. I co mogę powiedzieć, no przyjemna sytuacja, przyjemna naprawdę, no... Bardzo bym chciał, ale no nie przy aktualnym trybie życia, no nie mogę sobie pozwolić, bo... No nie, ale osobiście brakuje, tak samo jak koteczka mi brakuje w domu. No. Ja takie mizi, moje koteczki to są rozrabiaki. Przepraszam, na chwilę mam jakiś telefon. Zaraz odbieram i odzywam się z powrotem. Dobrze. I dobrze, że odebrałem, bo ważna sprawa. No tak to jest. No. Jak się ma numery pozapisane, to wiesz kto i tam ewentualnie możesz zdecydować. Poczekam, nie poczekam, odzwonię, nie odzwonię. A jak masz numer takiej opcji, no to wiadomo. Ale dobra. Załatwiliśmy, kwestie zwierząt omówiliśmy. A teraz przejdźmy do zakupów. Zakupy to taki jeden wielki fiszmasz w jednej torbie, bo mam i biedronkę, i ekszyn. Ale wiecie. Z racji ekologii wszystko lepiej w jednej torbie. Co mogę powiedzieć? Powiem tylko tyle, że do Action to pojechałem między innymi tak, Bogusia, tak, żeś mi nakręciła na nos, to żebym pojechał. Mówię, dobra, wezmę, no bo jak to takie jest superanckie, to jak to by nie wypróbować. No Bogusia mi za nieduże pieniądze poleciła produkt z Action, uniwersalny, do przeróżnych powierzchni. O, on wygląda tak. Ma atomizer i bosko pachnie. Bogusia miała rację, że on bosko pachnie. To jest po prostu zapach taki kojarzący się z świeżością, czystością. Trochę tak z wiosną. Coś w tym deseń bym powiedział. To jest uniwersalny płyn do czyszczenia. No i tam 98% substancji pochodzenia roślinnego i tak dalej, i tak dalej. No Bogusia mówi, że on tutaj czyni magię, więc ja chętnie tę magię popróbuję. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, bardzo się nie mogę doczekać. Akurat jeszcze mam do sprzątnięcia łazienkę, toaletę. No ale to co stało. Zaraz będzie, że tak powiem, na gorąco tutaj brany. I naprawdę ta butelka jest niedroga, bo 6 zł. 6 albo 6,99. Jakoś tak. Mam na zdjęciu od Bogusi, bo powiem szczerze, że jak poszedłem do regału, to głównie szukałem butelki, znalazłem, powąchałem, mówię, zapach mój, lecę dalej. Więc no, 7 zł chyba. Wziąłem też na spróbowanie właśnie z Action. Tutaj mi odpadł ten fisztak, że tak powiem, odpadł. Piękny zapach. O matko, jaki to jest piękny zapach. I ten aerozol tańszy niż ten z Biedronki, więc mówię, wezmę na spróbowanie. Akurat do tego psikacza na przedpokój. Tam już w tym urządzeniu, że tak powiem, wkładu zostało bardzo mało, więc zaraz będzie wymiana, tak? Ale zapach świetny, świetny, w ogóle nie... Bajka, uwielbiam. Jak będzie się sprawdzał w 100%, to myślę, że będę częściej w Action, bo to jest zawsze parę groszy zaoszczędzone. Bananki, to już z Biedronki. A nie, przepraszam, dobra, zaraz do Biedronki wrócimy. Sorry. Jeszcze wziąłem sobie do łazienki. Po prostu. Bo mam w talecie
i pachnie obłędnie bosko. Po prostu wchodzę i czuję niemiłosiernie, a chcę jeszcze do łazienki. Chcę zobaczyć, jak się sprawdzi na ciut większej powierzchni. Na ciut większej powierzchni, więc zobaczymy. Będę testował. Także z Action 3 rzeczy. No, a Biedronka, no to bananki. Proszę bardzo. Patyczki do uszu. Higieniczne. Powiem tak. Oczywiście jest dużo za i przeciw. Ja jestem za. Od wielu lat używam. Nigdy nic mi nie było. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście to miało tam zaszkodzić. Ja umiem to używać. Ja bez tego sobie nie wyobrażam. Po prostu tak. Wziąłem zapas Edenu, tych perfum do tkanin. No bo to jest, wiecie co, to jest taki sztos. To jest taki sztos. Ostatnio mi kumpela w pracy, jak przyszła, mówię, matku, mówię, przebiłaś moje perfumy, pachniesz po prostu już. Już po pewnym momencie sama mówiła, że już ją męczy ten zapach, że już dosyć ma. Ale naprawdę ja do tej pory czuję w łazience na chodniczku zapach tego. A kiedy ja prałem chodniczki, więc zobaczcie, jak to długo się utrzymuje. To jest naprawdę mega wytrwały i mocny produkt. Od razu mówię, bardzo mocny. Jak ktoś jest mocno wyczulony albo miewa migreny w związku z ilością zapachu, to ten produkt nie jest dla ciebie. Zdecydowanie. Winogronko wziąłem, było na fajnej promce, więc mówię, czemu nie. Staram się więcej przemycać owoców niż słodyczy. Jeszcze, przepraszam, ojejku, ale to takie rozwalone dzisiaj wszystko, jestem taki niezorganizowany, no wybaczcie. Żelki jeszcze z Action są, wziąłem na spróbowanie, bo były za 6 zeta. Nie brałem ich ze względu na pudełko, ale zaraz do tego przejdziemy, że pudełko też się przyda. Tylko mówię, to jest kola z sherry, bo tu była etykietka, nie, ale ja ją zerwałem, żeby to otworzyć, to trzeba było to odkleić. Ale powiem tak, otworzyłem to pudełko, żeby wyciągnąć żelunię, bo już było jedzone. I powiem tak, to pudełko jest fantastyczne. Zobaczcie, ono jest już przymocowaną klapką do przechowywania jakichś pierdół. Nawet i przyprawy tutaj, żeby to był zamykany, wiesz, nie? I w ogóle. Kurde, przyda się. Także powiem szczerze, że dobrze trafiłem. Wziąłem do sypialni ten Ariel. Powiem tak. Jest o niebo dużo tańszy niż oryginalne zamienniki, znaczy oryginały, przepraszam, oryginały, a daje dobrą robotę. Tak jak ja mam tam akurat sypialnię nie za dużą, no to to jest ideolo, wystarczy. A poza tym moja kuzynka używa w pokoju swoich dzieciaków, pokój jest dość duży, wchodzi się, pięknie pachnie, więc to jest naprawdę produkt, który gdzieś tam nie jest oceniany, tak, bo każdy, jakby gdzieś tam oglądam, ja też mam swoich ulubionych youtuberów, też oglądam chętnie i przyjemnie. No to tam większość ludzi to pokazuje, wiecie, te oryginały wszystkie, tak? Jakby tego typu produkt jest tani, a niedoceniany, a naprawdę też warto. Więc jak ktoś się nie chce przepłacać niepotrzebnie, no to... Bonitki kruche o smaku wiśniowym. Tak, wiśniowym. Dawno nie było, więc wziąłem. Wziąłem, ale na razie nie do otwarcia, tylko do szafeczki. Ja mam taki swój a la bark. Wiecie, tam bareczek i tam trzymam takie różne pyszności, więc do tego bareczku trzeba to będzie schować. Paluszki, bo były w dobrej cenie, bo wiecie, a one są troszeczkę droższe zazwyczaj niż kabanosy, więc lecę na kabanosy, ale dzisiaj z racji, że było trochę taniej, no to wziąłem te paluszki drobiowe z wieprzowiną, one są naprawdę pyszne. Mega wciągający produkt. Puszeczka coli, no niestety nie było moich zero. Więc wziąłem zwykłą, bo mam dzisiaj taką ochotkę, więc ja tutaj kitram, będzie na potem. A, no i dobra, i chodzi to. I była promka, że jak się weźmie dwie paczki, to tam jedna wychodzi po 3,80 coś. Więc mówię, wziąłem jeden wędzony, jeden zwykły. Wędzony jest przepyszny, ja w ogóle uwielbiam wędzone sery. No i oczywiście ten standardowy królewski z sierpca, to są po prostu pyszne sery. Także no, godne uwagi, smaczne. Więc no. No i tak to. Cały mandżur, no moje zakupy nigdy nie są jakieś wielkie. Nie mam wielkiej rodziny, nie gotuję tutaj nie wiadomo jak, więc ja tam nie mam potrzeby kupowania czy stosu przypraw, nie wiem, worka, ziemniaków, mięsa i wszystkiego. Mi się tego nie przeje. To byłoby zmarnowany pieniądz dopiero. Za to u mnie, jak dobrze widzicie, to po prostu góruje chemia. Chemia góruje na całego. Ja po prostu... Czy kwestie zapachowe,
Czy właśnie jakieś tam inne tego typu pierdołki do czyszczenia. No zobaczymy, tutaj Bogusia, czy to będzie ładnie pachnieć potem po wytarciu, bo to też jest ważne. Ale myślę, że jak mi poleciłaś, to na pewno będzie pachnieć, bo ty jesteś jeszcze gorsza niż ja w te klocki. Więc no, dobra, także jestem zadowolony, będę testować nowy produkt, także ja lubię testować, no to wiecie, to bajlando, nie? Dobra, dziubaski, to co? Ja zwijam mandżur, ogarniam to i wiem tak, zabieram się za robotę, bo godzina jest już mega późna, można powiedzieć, że praktycznie obiadowa, a Janusz jeszcze w czarnej, no, otchłani, że tak powiem, więc Janusz idzie się zbiera, sprząta co ma zrobić, posprząta, tu pranie za praniem leci, Joanna wariuje, więc widzicie, jest piątek, jest impreza, no, dobra, spadam, biorę się za robotkę. Na chwileczkę się łączy, bo Joanna zaczyna zaraz wirować tutaj, będzie szaleństwo dnia i nocy, więc tylko na chwilę, powiem tak, postawiłem nowy zapach i jak się wchodzi do łazienki, to już czuć. To już czuć, a stoi tutaj na słupku, więc co mogę powiedzieć, no jest rewelacja, jestem zadowolony. No oczywiście tam jeszcze troszeczkę czasu, bo tam może on jeszcze będzie mocniej pachniał, nie wiem, zobaczymy, będę obserwował, nie? A tymczasem mam tutaj z tyłu już przygotowany cały mandżur, między innymi płyn od Bogusi. Mam też ten swój ulubiony z Biedronki do mycia wanny. Więc ja zaczynam działać, bo i Joanna już też działa. Jeszcze mi zostało zrobienie tylko odkurzyć i umyć podłogi, bo mam prawie wszystko zrobione, ale jest tak duszno, po prostu aż się źle funkcjonuje. Przyznaję się, że ja się schładzam w tym momencie, bo już po prostu spadek mocy i że tak powiem nawet sen mnie łapie, po prostu no jest masakra. Chmury takie ala burzowe, deszczowe, ale nic nie przychodzi. Czuwam, bo mam rozłożony parasol i pranie jest, wiecie, suszy się, nie? Więc jakby tam deszcz miał spaść, to trzeba będzie ratować sytuację. Także na razie póki nie pada, to korzystam z sytuacji i no suszę sobie na balkonie, tak? Szczerze powiem, nie chcę mi się brać już za to odkurzanie, ale zrobię to. Będę miał z głowy, spokojne. No nie? Dobra. To co? Wyciągamy Azora z szafy i ogień. A na obiad dewolaj. Oczywiście spokojnie. Sam go nie robiłem. No ale dobra. Groszek z marchewką i coś w telewizji. W sumie to jeszcze nie wiem co. Więc tak naprawdę dopiero jak to się mówi, polowanie na czarownicę, czyli coś na Netflixie, no nie wiem, horror, komedia, zobaczy się. Jednak się skusiłem, je otworzyłem, tak, w ramach deseru, ale do deseru to nie tylko ciastko. Ha! Tutaj kosteczki lotu już oczekują, no i cóż, zróbmy kawczana, żeby nie było. Także kawka musi być. Dobra, zaraz wystartujemy. I co? Usiądziemy sobie chyba na chwileczkę. No nie tak? No. Także Janusz sobie przysiadł. Tak jak widać, zresztą tam przez takie lufciki, które zostawiłem, bo rolety są zasłonięte, no dopisało słońce. Jak go z rana nie było, tak teraz daje czadu. Ale jest tego duży plus. Bardzo szybko poschło mi, że tak powiem, pranie na balkonie, więc zaraz poleci pierwsze prasowanie. No ale mówię, zanim zrobię doprasowanie, to się odezwę do was. Jestem taki śnięty, bo przyznam się, że tak leżałem po obiedzie i nawet nie tyle co spałem, bo nie spałem. To takie było raczej dżemanie, może coś w tym stylu. I tak to wyszło. O. Mój zestaw deserowy jest. No miałem ich nie otwierać, ale tak patrzyłem na nie i mówię, no nie, no zjadłem. Więc otworzyłem sobie, ale oczywiście z racji, że jestem taki śnięty, no to wypijmy sobie kawkę. No. Kawka to jest jednak... To jest dobry smaczek o każdej porze dnia. No. Już taka godzinka jest, można powiedzieć, późnawa. Ale ja i tak się muszę do dłuższego... do późniejszej godziny posiedzieć, bo potem lecę wyjść z pieskiem, bo mam pod opieką malucha. Więc będzie mnie czekał spacerek. Ale akurat lubię z tym dziubaskiem spacerować, więc to
przyjemny etap wieczoru. Wieczoru, ale ja tam do niego podejdę, to już taki, wiecie, wykąpię się, ogarnę się i tak polecę szybko tylko z pieskiem, więc tak uwielbiam. Po prostu spodobał mi się wtedy ten spacer, jak byłem właśnie na zasadzie, że tak na wieczór to tak po kąpieli i wszystko, że tak można się dodatkowo zrelaksować. Ale przychodzę tutaj z moim notesem, bo dzisiaj tak naprawdę nie wiem, co tam za święto jest. No to ja wam powiem. Dzień Polskiej Żywności. No super. Jak to mówią, polskie najlepsze. Nie ma tego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia. No tak naprawdę od siebie to nie za bardzo mam co przytoczyć. No i tak to. I jestem włączony na efekt taki wieczorny, leniwy. Taki na zasadzie już dzisiaj nic robić nie muszę. Nie muszę, ale zrobię tylko to prasowanko takie częściowe, bo tutaj tam wy nie widzicie, ale tam, że tak powiem, stoi jeszcze jedna wielka suszara. Więc się suszy. Także to zostawimy na jutro, bo i tak jest dość jeszcze wilgotne, ale to co na balkonie poschło. I to, co schło od samego rańca, czyli pościel, to mogę sobie teraz usiąść. No właśnie chciałem tak na siedząco teraz ustać, zrobić prasowanko, garnąć i święty wieczorek dla siebie. Także ja wam tutaj już dzisiaj nie truję. Kapczan ogarnięty. W ogóle muszę zacząć montować tego vloga. Nie mam jeszcze nic zrobionego. Przyznaję się bez bicia. Ale dobra. Pierwsze co to fitness przy żelazku.